Czyżby Niemcy obawiali się, że alianci uderzą tutaj i tylko tutaj? Nie. Prawda o umocnieniu Calais, rejonu Calais, jest inna. Angielskie miejscowości nad brzegiem kanału La Manche znalazły się w zasięgu niemieckich ciężkich dział, które od początku lipca zaczęto instalować w rejonie Calais. Adolf Hitler, zapewniany przez dowódcę Luftwaffe Hermana Göringa, uznał, że samoloty zmuszą rząd brytyjski do wystąpienia o zawarcie pokoju. Brytyjczycy nie byli przygotowani do obrony. Do Londynu gwałtownie ściągano działa przeciwlotnicze z innych części kraju. Jednakże Brytyjczycy mieli radar i ultrę. Powietrzna bitwa o Anglię, która rozpoczęła się na początku lipca 1940 roku, nie przyniosła Hitlerowi zwycięstwa, o którym myślał, że rzuci Anglików na kolana. Hitler sądził jednak, że jego nowa broń rozstrzygnie ostatecznie losy wojny na korzyść III Rzeszy. Stąd do Londynu jest 200 kilometrów. Wystarczająco blisko, aby Niemcy mogli myśleć o ostrzeliwaniu stolicy Wielkiej Brytanii za pomocą nowej broni, rakiet V2. Od 1937 roku konstruowano tam i prowadzono próby z rakietami A3, a następnie A4, nazwanymi później V2. Głównym konstruktorem był Werner von Braun, na tym zdjęciu drugi od lewej. Próby prowadzone tam od listopada 1943 roku były bacznie obserwowane przez wywiad Armii Krajowej, który zdobył wiele części. Gdy w Niemczech ruszyła seryjna produkcja rakiet V2, we Francji rozpoczęły się prace nad budową wyrzutni. W Anglii ćwiczyli żołnierze wojsk inwazyjnych. Jedyną szansą dla Niemców powstrzymania inwazji było uderzenie na alianckie bazy za pomocą rakiet. Tej broni alianci nie mogli się przeciwstawić. Ważąca 13 ton rakieta miała 14 metrów długości. Do końca marca 1945 roku z ruchomych wyrzutni w Holandii odpalono 5500 rakiet V2, ale one nie mogły już zmienić biegu historii.